Cześć, tu Ela i Darek, czyli Travelove. Zapraszamy Was do naszego podróżniczego świata. A dziś jesteśmy w Sienie. Jednak odwiedzimy też północne rejony Val d'Orci i jak zwykle pokażemy kilka fajnych miejsc. Zostańcie z nami do końca, bo będzie bardzo ciekawie. A zanim zaczniemy dzisiejszą wyprawę, zachęcamy do subskrypcji naszego kanału, by być na bieżąco z najnowszymi odcinkami. Już? No to w drogę! W poprzednim odcinku odwiedziliśmy Montepulciano, gdzie mówiliśmy o wytwarzanym tam słynnym winie Nobile di Montepulciano. Teraz zaglądamy na zachodni skraj Val d'Orci, do Montalcino, które jest źródłem podobnie znanego wina o nazwie Brunello di Montalcino. Jest ono uważane za najbardziej prestiżowe wino regionu. Przy niemal każdej ulicy w mieście znajdziecie lokalne winiarnie, co sprzyja popularnej tu enoturystyce. Nie ma wody na pustyni. Nie ma, nie napijemy się. Będziemy chodzić spragnieni. Chyba nic z tego nie będzie. No tak, w gorący dzień łatwiej tu o wino niż o chłodną wodę. Choć cała Val d'Orcia to nie mające kresu pola zboża, to na jej krańcach pojawiają się winnice i słynne toskańskie regiony winne. Dlatego w całym krajobrazie otaczającym Montalcino dominują uprawy winogron. Na szczycie wzgórza dumnie stoi XIV-wieczna fortecca di Montalcino, z bardzo wysokimi murami, z których roztacza się niesamowity widok na miasto i całą dolinę. Wejście na mury jest jednak odpłatne. Montalcino to najbardziej na zachód wysunięty punkt Val d'Orci. Wraz z Monte Amiata na południu i wspomnianym już Montepulciano na wschodzie, miasto tworzy umowne granice Val d'Orci. A dziś ulice Montalcino często zamieniają się w galerie sztuki pod gołym niebem. Oglądacie kanał Travelove. Kamera, akcja. Akcja. Podzielimy się z Wami taką myślą. Nie będziemy mówić zbyt głośno, żeby nie zagłuszać tej ciszy, która tu wszędzie panuje. Jesteśmy na punkcie widokowym. W zasadzie ciężko to nawet tak nazwać. To jest jakieś miejsce postojowe przy drodze. Trzy miejsca postojowe plus dwie ławeczki. Właśnie przed chwilą obok nas, z tamtej strony, zatrzymał się jakiś Nederlandczyk. Sekundę wcześniej przejechał jeden samochód. Poza tym jest totalna cisza. Słychać tylko ptaki, które gdzieś tam rozrabiają w lasach. I słychać jedną cykadę. Poza tym tutaj nikogo nie ma, jest cisza. A co to za punkt widokowy? Po drugiej stronie tej dolinki, przy której jesteśmy, jest jakieś opactwo. Ogromne, gigantyczne opactwo. Nie pamiętam nazwy, wybaczcie, ale nie wiem, dopiszemy, wyszukamy. Dopowiemy. Ale z jednej strony ładnie jest osłonięte drzewami i cyprysami, natomiast z drugiej strony... Z drugiej strony jest widok na Kretę Senezji, czyli taki, oni to nazywają tutaj księżycowym krajobrazem. Takie charakterystyczne, dzikie skały, górki. No trudno powiedzieć, to są takie parowy, kamieniste, żwirowe. To wszystko spieczone w taką jedną skałę. I to sobie jest tam po drugiej stronie. Druga 15. Wieży w opactwie,
były dwa uderzenia dużego dzwona i jedno uderzenie małego. Dwa uderzenia oznaczają drugą, a pojedyncze uderzenie to jest pierwszy kwadrans po pełnej godzinie. Taki był dawniej system informowania o godzinie tego typu opactwa. Trafiła mi się niemała gratka, dlatego że dzisiaj klasztor dostępny jest za friko. Normalnie trzeba zabulić, trzeba zapłacić za wstęp, a dzisiaj mogę tutaj pospacerować za darmo i obejrzeć te wszystkie niesamowite freski. Co mnie bardzo ciekawi, to tu i tu znajdują się dwa zegary słoneczne, które mnie tutaj przyciągnęły. Zaraz spróbuję zrobić zdjęcie. Bardzo stare, bardzo ciekawe. Specjalnie dla Was wlazłem w jakieś dzikie ostępy, żeby pokazać Wam jedną roślinkę, która jest no niesamowita. To jest to. Nie mam bladego pojęcia, co to za krzew. Co to za żółte kwiatki, ale to jest coś przeboskiego. To te kwiatuszki pachną no niemal tak jak nasze akacje. I słuchajcie, gdziekolwiek się nie zatrzymujemy, powietrze jest po prostu przepełnione zapachem wszystkiego, co kwitnie. I zapachem spokoju. No, teraz muszę zajść się, no. A jednak bardzo bym chciał zejść tam w jednym kawałku. Trzymajcie kciuki. Nic mi nie jest. Oglądacie kanał Travela. Wiele toskańskich dróg ciągnących się między Cyprysami to zwykłe szutrówki. Efektem kilku dni jazdy nimi jest wożenie na tylnym zderzaku wydmy białego pyłu, który nie zwieje żaden powiew wiatru ani nie zmyje lokalny deszcz. Dlatego miejscowi te szutrówki nazywają Strade Bianche, czyli białe drogi. Nie zdążymy nic powiedzieć i padnie, bo jest tylko 1% prądu i musimy stanąć i zrobić serwis, czyli wymianę baterii. Ciao! Jesteśmy w Buon Convento, miasteczku należącym do I Borghi Più Belli d'Italia, bardzo prestiżowego stowarzyszenia najpiękniejszych miast Italii. Za nami ta czerwona flaga informująca o tym, że miasto właśnie przynależy do tego stowarzyszenia. Tylko wyróżnione miasta mogą posługiwać się taką flagą, reklamować się nią, dlatego że jest to bardzo, bardzo duży prestiż dla miasta. Właśnie zwiedzamy, oglądamy, co tu jest fajnego, co w tym mieście jest ładnego. Ciekawy zwyczaj w miasteczkach Toskanii. Każdy kwartał ma swoją flagę. Tutaj one się dziwnie przeplatają. Tutaj na śmiałku zdaje się czeka jakaś księżniczka zaklęta żabulca. Proszę bardzo, jaka piękna. Jeśli są chętni, niech się szykują, pięknie odziewają i przybywają do Buon Convento ratować księżniczkę. Niesamowite jest to w tych średniowiecznych miasteczkach kamiennych, zamkniętych, otoczonych murami, takich enklaw, że wystarczy przejść przez bramę, jedną z bram takiego miasteczka, jest się w kompletnie innym świecie. Gdzie toczy się codzienne życie pełne spraw ważnych i tych błahych, jak choćby wesoły psi festy. Allora, Asia è appunto una meticcia taglia grande, ci può avere un po' di golden retriever anche lei sotto. Vai, si fa la passerella. È simpatico.
pericoloso e vedi lì che dolce appunto, quindi di aggressivo non c'ha assolutamente niente, veramente un bel cane. Brava Margherita! Jesteśmy kolejny raz witali, już nie zliczę tak naprawdę ile razy byliśmy, natomiast pierwszy raz zdarza nam się jeść lody kupione w sklepie. Jeździmy dookoła tutaj w Waldorci po tak małych miasteczkach, że czasami ciężko nawet znaleźć bar, w którym można wypić kawę, już nie mówiąc o lodach takich naturalnie robionych. Dlatego zaglądamy do sklepu i kupujemy gotowe. Mamy nadzieję, że jak pojedziemy do Sieny, to uda nam się zjeść takie rzemieślnicze lody w lodziarni. Idziemy na trzecie dzisiaj lody. Do trzeciej lodziarni byliśmy w dwóch. Tam gdzieś na końcu tej ulicy jeszcze dalej jest trzecia lodziarnia. Jest gorąco, jesteśmy we Włoszech, jesteśmy dorośli. Wolno nam. Odwiedzając Sienę, w planach mieliśmy kilka celów. Poleżeć jak dawniej na rozgrzanych cegłach Piazza del Campo, wejść do chyba najpiękniejszej włoskiej katedry zwanej Duomo di Siena oraz oczywiście poszukać najlepszych lodów Toskanii. Ciekawe rzeczy można odkryć na ulicach włoskich miast. Na przykład jedna z ulicznych rzeźb pokazała nam, że symbolem Sieny jest, podobnie jak w Rzymie, wilczyca wychowująca dwóch chłopców. Zaś w jakimś zaułku... Psik! Psik, to tylko dla panów, proszę tu nie wchodzić. To jest dyskryminacja moim zdaniem, naprawdę. Panowie na ulicy mogą się wysikać, a panie nie. Umie pani tam kucnąć? Nie umie stanąć ani kucnąć, ale to miejsce pani... jest mega dziwne. Kto panią dyskryminuje? Miejsce jest mega dziwne. Tu, proszę zobacz. Kratka. A tam powoli zza rogu wyłania się katedra w Sienie. Siena, obok Florencji i Pizy, należy do największych i najpopularniejszych toskańskich miast. Podczas gdy miasteczka Waldorci zwykle mieliśmy tylko dla siebie, tutaj musieliśmy przeciskać się przez gęstą ścianę turystów. Co więcej, Piazza del Duomo to jedno z bardziej ruchliwych miejsc w mieście. I nic dziwnego, gdyż katedra robi ogromne wrażenie i każdy chce ją zobaczyć. Dokładnie na wprost wejścia do Duomo pod ścianą budynku biegną długie kamienne ławy, z których podziwiać można tę niesamowitą budowlę, łączącą w sobie kilka stylów architektonicznych. W niesamowity sposób przeplatają się tu francuski gotyk, toskańska architektura romańska i klasycyzm. Arcybogaty fronton Duomo fascynuje i oczarowuje każdego. Oglądacie kanał Travela. To nasz drugi raz w Sienie, ale dopiero teraz postanowiliśmy obejrzeć katedrę w środku. Niesamowite wrażenie robi katedralna posadzka, która przez większą część roku jest zakryta. Jednak my trafiliśmy na moment, gdy w całości była udostępniona zwiedzającym. Posadzkę zdobi 56 marmurowych, wielobarwnych scen, wśród których znajdują się symbole włoskich miast otaczające wielką wilczycę, znak Sieny. Prace nad ukończeniem posadzki trwały podobno aż 400 lat. W ramach podstawowego biletu zwiedzić można także katedralną bibliotekę z pięknymi malowidłami i starym księgozbiorem. Znalazłeś właściwą drogę? Jeszcze nie wiem, ale tam coś jest. Idziemy zobaczyć. Tak, udało nam się znaleźć Piazza del Campo, idąc na pamięć i to bez mapy. Brawo my! Piazza del Campo to najwspanialszy plac dawnej Europy, kształtem przypominający muszlę. Otaczają go gotyckie kamienice, liczne restauracje i sklepiki z pamiątkami. Podzielony jest liniami na 9 części, które symbolizują dawne władze miasta, zwane Radą Dziewięciu. Przy placu stoi ponad 100-metrowa dzwonnica, będąca częścią ratusza. Niedaleko tej trzeciej lodziarni, do której wreszcie udało nam się dojść, odkryliśmy punkt widokowy z fenomenalną panoramą Sieny. Znajduje się on na wzgórzu tuż przy Bazylice San Domenico. Polecamy spacer do tego miejsca.
Bardzo charakterystyczną w panoramie Sieny jest sylwetka katedry, którą podziwialiśmy też z lotu ptaka. Jej ściany i wieża dzwonnicza wykonane z przeplatających się pasów czarnego i białego marmuru wyglądają po prostu epicko. Możemy też rzucić okiem z góry na Piazza del Campo, gdzie raz do roku odbywają się wyścigi konne o nazwie Palio. Najfajniejszą rzeczą, jaką do niedawna można było zrobić na placu, to poleżeć na nagrzanej słońcem ceglanej posadzce. Niestety, jakiś czas temu zostało to zabronione. Co to jest, proszę pani? Szczerze, nie mam zielonego pojęcia. Jak szliśmy rano w tę stronę, była tutaj kolejka, żeby sobie zrobić z tym chłopaczkiem zdjęcie. Ale też chyba wody tu malowali do butelki. Może jakaś święta woda. O, może tak być. O, ale fajna, chłodna. Nasza toskańska wyprawa dobiega końca, więc czas zebrać kilka podsumowujących myśli. Przejeżdżamy tędy już kolejny raz i mamy wrażenie, że to jest najładniejsze miejsce w Val d'Orci, widokowe, przy którym zatrzymują się wszyscy i robią sobie zdjęcia. Tam jest Castigliano d'Orcia. Przed nami. Tam jest San Quirico d'Orcia, tam mieszkamy my, a za nami jest ten przepiękny widok, który mijamy bardzo często i chcieliśmy go Wam jeszcze raz pokazać. Wiecie, co teraz robimy? Absolutnie nic. Praktykujemy włoski styl życia, czyli dolce fare niente. Słodkie nic nie robienie. No, miasto nazywa się Asciano. Przeszliśmy się główną ulicą, zjedliśmy całkiem niezłe lody. Trafiła się rewelacyjna gelateria, lodziarnia. Nic nie robimy i Wam też to polecamy. Dolce fare niente. Uwielbiamy Italię, ale to Toskania zajmuje specjalne miejsce w naszych sercach. Pod powiekami na trwałe wyryły się nam kręte cyprysowe aleje, pagórki porośnięte falującym zbożem o wszystkich odcieniach zieleni i złota oraz sylwetki miasteczek i zamków na szczytach gór. A obraz ten dopełniały zapachy kwiatów, śpiew ptaków i ten niesamowity spokój toskańskiej wsi. Po wakacjach spędzonych w Val d'Orci jednogłośnie uznaliśmy tę dolinę za najpiękniejsze miejsce tego regionu. Travel Love. A Wy do następnego odcinka nie przestawajcie podróżować. I niech słońce zawsze będzie z Wami. Ciao! Więcej info o włoskich regionach znajdziecie na blogu Italia Poza Szlakiem. Naprawdę człowiek siada na ławce i zaczyna coraz ciszej mówić, bo się wstydzi, że zakłóca ten spokój, tę ciszę, że jego dźwięki, jego świat, cywilizacja stają się tak malutkie i nieważne w obliczu tego piękna, ogromu natury, przyrody i tego wszech ogarniającego spokoju. Okay.